21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, dla nas to jest bardzo wyjątkowy dzień w trakcie roku, ponieważ 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa i jako stowarzyszenie, które się specjalizuje w pracy właśnie z tą grupą osób z niepełnosprawnością, co roku przygotowujemy różne huczne imprezy i różne inicjatywy, tak żeby świętować i celebrować ten dzień. 3, 4. W tym roku przygotowaliśmy kilka inicjatyw z okazji 21 marca, zarówno dla członków naszego stowarzyszenia, jak i dla mieszkańców Krakowa i okolic. Od 21 do 31 marca osoby, które odwiedzały Galerię Krakowską, mogły spotkać naszych praktykantów na stoisku ze skarpetkami firmy Many Mornings, gdzie próbowali swoich sił w roli sprzedawców. Co te skarpetki? Po co tu kwiatu? Po co mi? W tygodniu ze Światowym Dniem Zespołu Downa nasi podopieczni jeździli również w pociągach kolei małopolskich, tak żeby sprawdzić się trochę w roli pomocnika konduktora i przy okazji informować mieszkańców o tym, że 21 dnia jest właśnie ich święto i trochę poszerzać wiedzę o zespole Downa i przełamywać lody. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Zostaliśmy również zaproszeni na wyjątkowy mecz z piłkarzami Hutnika, który odbył się dokładnie 21 marca po południu, który był również takim prezentem z naszej strony dla Hutnika z okazji ich jubileuszu. Zawodnicy już za chwilkę rozegrają specjalny mecz wraz z osobami z zespołem Downa. Proszę Państwa, wygraliśmy super mecz, było fajnie i dobrze, że mamy remis. Raz to 6. Jak się grało? Dobrze. A jak emocje przed meczem? Trudne, ale łatwe. Po meczu trochę lepiej, że już tak. Zdrowy? Ile dzisiaj strzeliłeś bramy? Hat-trick, 3 bramki. Kiedy tak dużo bramek strzeliłeś? Jak trenuję z panem Łukaszem Muskowiczem, to półtora dnia. Świętowanie 21 marca jest dla nas bardzo istotne. Z jednej strony dlatego, żeby pokazywać możliwości i potencjał, który drzemie w naszych podopiecznych, wśród nich samych. Promować takie pozytywne podejście do życia, ale również dlatego, żeby pokazywać mieszkańcom Krakowa, że to są tacy sami obywatele jak oni, mogą korzystać z tej samej oferty miasta i cieszyć się życiem po prostu tak jak my wszyscy. Z opisywaniem chmur musiałabym się bardzo śpieszyć. Już po ułamku chwili przestają być te, zaczynają być inne. Ich właściwością jest nie powtarzać się nigdy w kształtach, w odcieniach, w pozach i układzie. Nieobciążone pamięcią o niczym, unoszą się bez trudu nad faktami. Pewnie też Państwo mają już dużo różnych myśli na temat Wisławy Szymborskiej, ale przede wszystkim pewnie rozmyślają Państwo o tym momencie. Wiedzą Państwo, co to za moment. Oczywiście. Czy to zdjęcie może być związane z nową hutą? Muszą Państwo mi uwierzyć na słowo, nie ma dzisiaj z nami tego człowieka. Jest tutaj ramię pewnego chłopaka związanego z nową hutą. To jest Ryszard Kozik. I uważał, że to była chwila jego życia, że pośród tych wszystkich dziennikarzy znalazł się również właśnie młody dziennikarz z nowej huty. Wielu artystów znalazło schronienie tutaj w Nowej Hucie i Wisława Szymborska, która bardzo lubiła sztukę nowoczesną,
była również na spotkaniu autorskim w Nowej Hucie w 1968 roku. Proszę zobaczyć, tutaj jest właśnie zdjęcie z tego spotkania. Oczywiście Zbisława Szymborska w takiej romantycznej wręcz pozie, bardzo zamyślona, ale chyba ona nie jest smutna, tylko po prostu spełnia obowiązki wobec czytelników, czyli robię to, czego bardzo nie lubiła, a mianowicie rozdaje dedykacje. Kochany Kornelu, najlepiej w życiu ma twój kot, bo jest przy tobie. Powiedziałam ci to już przez telefon, ale powtarzam na piśmie. Czytam teraz grubą książkę o wulkanach. Niestety okazuje się, że nie ma prawie żadnych szans, aby na przykład taki Giewont mógł kiedykolwiek wybuchnąć. Co musiałoby spowodować ewakuację sanatorium do Krakowa. Bo tak się zdarzyło, że na początku znajomości Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza Wisława Szymborska podupadła na zdrowiu i dostała się do sanatorium w Zakopanem, w Ciągłówce. Stąd właśnie ten rozwój uczucia na samym początku jest bogaty w wiele listów. Chciałam Państwu pokazać, jak po II wojnie światowej wyglądała młodziutka Wisława Szymborska. Ale dlaczego my się też tutaj spotkamy? Ponieważ Wisława Szymborska również napisała dwa wiersze związane z budową Nowej Huty. To jest Państwa kolejne zadanie domowe, żeby je sobie przeczytać w intymnej, ciepłej atmosferze. Wolę wyjątki, wolę wychodzić wcześniej, wolę rozmawiać z lekarzami o czymś innym, wolę stare ilustracje w prążki, wolę śmieszność pisania wierszy od śmieszności ich niepisania. Dziękuję Państwu za udział w ten piękny, słoneczny poranek. No i zapraszam bardzo serdecznie do kawiarni na kawę czarną, tak jak Wisława Szymborska, lub taką, jaką Państwo lubią. Dziękuję.